Siemanko, siemanko. Nie uwierzycie, gdzie dzisiaj jestem i co będę zwiedzał. A mianowicie Nowy Jork. Przejechaliśmy już przez miasto samochodem. Teraz dotarliśmy do portu, gdzie zaparkowaliśmy auto. I udajemy się na prom, którym dopłyniemy do miasta, do Nowego Jorku. Słuchajcie, dopłynąłem, jestem już w Nowym Jorku. Pierwszą atrakcją, która będzie, to będzie Byk z Wall Street. Dzień jest przepiękny, naprawdę, 18 stopni. Tu widać na krótki rękawek sobie ludzie odpoczywają. Tak oto wygląda kolejka do tego byka. A jest on tu. Byczek Fernando. Tam go gilają. Dobra, są kolejki. Ja tam nie będę szedł. Zaraz go sobie tyknę. O tak, mogę. A przede mną Wall Street. Słuchajcie, jestem na Wall Street. Tutaj budynek giełdy. No, wrażenie niesamowite. Zobaczcie na te budynki tutaj. Ogromne budynki. W głowie się to nie mieści. A przede mną jeszcze do tego Trump Building. W tym miejscu powstał nowy wieżowiec po właśnie World Trade Center. Patrzcie, jak wielki. No to się w głowie nie mieści, jakie tutaj są wielkie budynki. To jest po prostu nie do opisania. Idę teraz w miejsce, gdzie
jest pomnik upamiętniający tą katastrofę. Jestem już w miejscu upamiętniającym katastrofę World Trade Center. To jest to miejsce. Kawał historii, no smutnej historii. Bardzo ładne uczczenie tych wszystkich osób, które tutaj zmarły. Nawet widzę niektóre nazwiska polskie. Przybyłko, Kolpak. Robi to wrażenie. Te budynki tak samo, zobaczcie tutaj za mną. To tutaj jest jeden taki monument upamiętniający i zaraz idę na drugi. To są dwa takie same. Też coś nagram zaraz z tego drugiego. Naprawdę jest tutaj pięknie, a do tego pogoda się tak dobra trafiła. Wymarzony dzień na zwiedzanie. Teraz idę mostem Brooklyn Bridge. Jest to most, który ma 2 km. Jest najstarszym mostem tutaj w Ameryce. Ma 2 km, więc zejdzie to z 20 dobre minut. Idę na drugą stronę. A później zrobię sobie zdjęcie przy Manhattan Bridge, który jest obok. A później w metro i jedziemy na do Central Parku, także jest jeszcze dosyć sporo rzeczy do zobaczenia. Słoneczko ładnie świeci, a chcecie zdjąć kurtkę, tutaj dużo osób na krótki rękaw, a zobaczcie jaki ten most jest zatłoczony. Pełno ludzi. Masa ludzi.
się przez most już przeszedłem, a teraz idę w stronę drugiego mostu. Przeszedłem przez Brooklyn Bridge, teraz idę na Manhattan Bridge. Mamy Manhattan Bridge, a tu mamy Brooklyn Bridge. Z tego miejsca się z wami pożegnam. Jest to jeszcze nie koniec mojej wycieczki w Nowym Jorku. Jest bardzo dużo atrakcji, dlatego zdecyduję się rozbić na dwa odcinki. Zapraszam was serdecznie na drugą część.